kiedykolwiek zataczałem się przez życie jak pijany od płotu do płotu, to ta linia w całości była dosyć prosta i niczego nie żałuję, cokolwiek zrobiłem. Rożek przeszedł drogę od pisarza, od jednego z najwybitniejszych twórców teatru absurdu do pisarza właściwie realistycznego, do pisarza opowiadającego o swoich własnych przeżyciach. To są jego kolejne debiuty. Mrożek dopominał się dla siebie, no i siłą rzeczy też dla innych pisarzy, prawa do wiecznego debiutu. Opinia, że Mrożek się skończył, jest jak najbardziej uzasadniona. Po pierwsze umarł, po drugie nie ma go, nie gra się go właściwie w teatrach, szczególnie w Polsce, bo i po co, skoro można tam robić to, co się robi teraz w teatrach. Może zacznę od tego, że no, miałem szczęście, że ja znałem Mrożka osobiście, a ostatni okres jego życia, ostatnie 20 lat, byłem wręcz dosyć blisko. Mogę mówić, że byliśmy w pewnej zażyłości. Bywał często u mnie w domu, ja go odwiedzałem w Nicei, no więc to były takie stosunki więcej niż oficjalne. No to nie ułatwia obiektywnej oceny. Tak, ale ja go poznałem jeszcze w końcu lat 70., a poznałem go z własnej inicjatywy, ponieważ był to jeden z pisarzy, który najbardziej do mnie przemawiał, imponował mi swoim talentem. No, bardzo wysoko go wyróżniałem. Powiem nawet więcej, że ja zawsze stawiałem go wyżej od Gombrowicza, w związku z tym to zdanie, że on był zależny od Gombrowicza, zresztą napisał na ten temat chyba nawet dwa takie eseje, jeden tam Gombrowicz, moja zmora, czy coś takiego. No, ja rozumiem, że Gombrowicz dla niego wiele znaczył, ale pod pewnymi względami on przewyższył Gombrowicza, moim zdaniem, jeżeli w ogóle bawić się w takie wartościowanie. Dla mnie Gombrowicz jest przede wszystkim autorem Ferdy Durkę i Dzienników, a nie uważam Gombrowicza za wybitnego dramatopisarza. Owszem, no, napisał te trzy dramaty, ale one są bardzo specyficzne. Natomiast Mrożek, no, to jest, powiedziałbym, takim geniuszem teatru. No, czym leży jego wizjonerstwo? Upieram się przy wyegzekwowaniu odpowiedzi na to pytanie. No, wizjonerstwo polega na paru rzeczach. Tego się nie da streścić tak w jednym zdaniu. Przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, że dramaturgiczna twórczość, dramaturgiczny dorobek Mrożka no, nie jest jednorodny, on się bardzo rozwijał, jest ewidentnie, no, można go podzielić no, co najmniej na jakieś trzy etapy. I to jest pewna ewolucja i chwytów dramatopisarskich, ale przede wszystkim ewolucja tematów. To znaczy no, jest ten okres polski, który bym gdzieś no, kończył na Tangu i Krawcu, który napisany był mniej więcej w tym samym czasie, czyli mniej więcej do 65-66 roku, chociaż Mrożek już wyjechał w 63, więc na premierze Tanga nie był. Są na ten temat listy, list do Aksera, list do Tarna, no, jak on to tam przeżywał we Włoszech, kiedy tutaj się działa ta pamiętna premiera, na której zresztą jako bardzo młody człowiek byłem obecny. Potem jest ta druga część, kiedy on właściwie już wyeksploatował ten temat Polski, prawda, czyli walkę z tymi różnymi atawizmami, z tymi stereotypami, z tymi fetyszami polskiej kultury. No to było dosyć silnie się odcisnęło w tej pierwszej fazie jego twórczości i wtedy, kiedy on już no, spędził dobre 6 lat na Zachodzie i nagle odkrył bardzo wcześnie, bo to przecież on odkrył to już w 68-69 roku, no kiedy dopiero był po maju 68 roku w Paryżu, co się zaczyna dziać. To nie do wszystkich dotarło, przecież niektórzy byli entuzjastami maja paryskiego w 68 roku, no, że to jest nareszcie ta zmurszała, jakaś zinstytucjonalizowana kultura zachodnia pęka, że jest napór tych młodych. I nagle wtedy Mrożek zaczął pisać na temat kryzysu kultury zachodniej. Mniej więcej, no, począwszy od szczęśliwego wydarzenia przez rzeźnię
i przez te następne dramaty, które on pisał, to już jest wielka krytyka kultury zachodniej. A potem trzecia faza, no to już było przerażenie tym, co się stało po. Czyli zaczął pisać już o skutkach tego. I to pisał, warto też podkreślić, już z perspektywy meksykańskiej, kiedy przecież trzeba też przypomnieć, że wszystkie wyjazdy Mrożka, czyli pierwszy z Polski, gdzie on podkreślał, że on nie uciekał, nie wyjeżdżał z Polski z powodu jakichś prześladowań, bo takowe go nie spotkały, wręcz przeciwnie. Był pupilem publiczności, a władza, mimo że jej się to niespecjalnie podobało, patrzyła na to przez palce, bo to było dowcipne, identyfikowano to jako po prostu taką, niegroźną, absurdalną groteskę. On uciekł przed sobą, że on się bał, że on może ulec za bardzo tym przynętom, tym pochwałom i że on się... Pokusom, tak. On to wyraźnie podkreślał, że on uciekł przed sobą, bo zdawał sobie sprawę, że ma taki charakter, że to nie jest człowiek walki, czy nie jest człowiek, który by się tak bardzo silnie postawił, więc to mogłoby go uwieść. Skoro zaczęliśmy rozmowę o biografii pisarza, to wróćmy do jej początków. Z jakiego środowiska społecznego, rodzinnego wywodził się Sławomir Mrożek? No, Sławomir Mrożek wywodził się z prowincjonalnej inteligencji, ale trzeba bardzo silnie podkreślić słowo inteligencja, że to była, no nazwijmy to małomiasteczkowa inteligencja. A sam Mrożek, jak interpretował to swoje pochodzenie, to z kolei głównie kładł nacisk na prowincjonalność. To znaczy, że tam niewątpliwie w pierwszej przynajmniej fazie jego życia był jakiś kompleks prowincjusza, ten Bożęcin, te takie... Nieszczęsny. Fatalny, tak mówił o tym. Oczywiście, ale to, że tak powiem, pisarz, zwłaszcza tak wybitny jak on, że tak powiem, ma prawo, że tak powiem, być niesprawiedliwym w stosunku właśnie do tego swojego pochodzenia. Przy czym należy bardzo silnie podkreślić, no, że czy w Baltazarze, tej autobiograficznej historii, czy w listach, czy czasem w dziennikach też wraca motyw wielkiego kultu matki. Znaczy, że on matce bardzo wiele zawdzięcza, że matka go wprowadziła w sprawy literatury. Mrożek był samoukiem, no nawet cokolwiek on tam przeszedł, to on się nauczył wszystkiego sam. Trzeba jedną rzecz powiedzieć, bo tego się nie docenia, że Mrożka się oczywiście tutaj w Polsce niewątpliwie się bardzo ceni. To jest pisarz powszechnie znany, prawda? No, hasło Mrożek. Tylko że on jest straszliwie zredukowany. No, zredukowany właśnie do takiego satyryka, do wcipnisia, który pisał monologi dla Dziewońskiego do podwieczorków przy mikrofonie. No, taka jest powszechna wiedza. No, oczywiście plus tango, zabawa, jeszcze parę tam emigranci, no, kilka jest takich tytułów. No, ale to już bardziej ludzie obeznani o tym wiedzą. Ale tak potocznie to jest, że Mrożek jest dowcipnym, bardzo humorystą. No, taka jest wizja Mrożka. Do dzisiaj, do dzisiejszego dnia pokutuje. Natomiast mało zdają sobie sprawę odbiorcy, że to był człowiek niezwykle utalentowany. Ja muszę powiedzieć, że w dziedzinie literatury to mogę powiedzieć o trzech takich postaciach tak utalentowanych jak on, których, no, to jest Lem, który był też, miał na granicy genialności, był to człowiek. I to był już Potański, o którym kiedyśmy tutaj mówili. Nawiasem mówiąc, Mrożek bardzo wysoko cenił już Potańskiego. Nawet gdzieś o nim pisze. Wielki Janusz Potański, no, z ewidentną estymą i z takim przyjaznym akcentem, co u Mrożka też nie jest częste. Zachęcamy Państwa do sięgnięcia do odcinka programu W Powiększeniu poświęconego Szpotańskiemu w serwisie VOD Telewizji Polskiej. Tak. On w każdym razie, Mrożek, tak. No, teraz nawiązuję do jakichś rozmów osobistych z nim. Znaczy, że on widział w Szpotańskim bratnią duszę, tylko że to jest inna forma, inny gatunek obrał. Ale znaczy, że sposób widzenia rzeczywistości, zwłaszcza tej socowskiej tutaj, no tyle. I nawet trzeba powiedzieć, że Mrożek oddawał
hołd czy pierwszeństwo Szpotańskiemu, że Szpotański nigdy się nie dał nabrać na początki socjalizmu, czy w ogóle na tę propozycję, że tu jest modernizacja poprzez marksizm. No, Szpot się nigdy na to nie nabrał, tylko szydził z tego, mając już bodajże 17-18 lat. A Mrożek w jakimś stopniu jednak, przynajmniej przez parę lat, uwierzył w to. Znaczy myślał, że tu coś tego zmurszałego, starego, polskiego, czego on nie znosił, prawda, że to zostanie uzdrowione za pomocą tego systemu. Ja uważam, że Mrożek doszedł do wszystkiego sam, że to był wielki samouk. Zresztą, no proszę zwrócić uwagę, to jest rocznik urodzenia 30, więc właściwie okres tej edukacji takiej najintensywniejszej to przypadł na lata wojny. No to tam, no nie wiem, no tam były jakieś komplety, no było, no w każdym razie on bardzo dużo czytał. To jest człowiek, no to są tacy ludzie, to jest często spotkane również u muzyków, którzy prawie się nie uczą, znaczy ci wielcy, naprawdę utalentowani, nie uczą się specjalnie grać. Oni mają to w sobie, tylko po prostu rozpakowują tę swoją zdolność, która została dana od losu. I w przypadku Mrożka to też tak jest, no, że Mrożek, proszę zwrócić uwagę, że Mrożek od początku pisał bardzo już wytrawnym i precyzyjnym językiem. On był osobnym człowiekiem, to trzeba na każdym kroku podkreślać. On był outsiderem nawet wśród swoich. No to przecież to tych anegdot na ten temat wokół Mrożka jest pełno i one czasem są takie humorystyczne, czy nawet trochę zjadliwe, jaki to był odludek, jaki to był mizantrop, ale no, ta słynna historia, że były te takie tak zwane jego ciche dni. Ale czy ten Mrożek, który odnosi taki spektakularny sukces, zaczyna być znany, jest już od razu zredukowany, jest znany tylko z jednego oblicza? Do zabawy, tej sztuki, zabawa i tanga, to rzeczywiście te wszystkie wcześniejsze sztuki, to jeszcze była taka, powiedziałbym, satyra czy ironia partykularna, no, odnosząca się właśnie do takich różnych drobiazgów. To dużo było w tym ludyczności, zabawy, no, po prostu językiem. No, on niezwykle precyzyjnie pisał, był mistrzem paradoksu, no, i tak dalej. Natomiast poważna rozmowa z nim to się właściwie zaczęła od zabawy. I rzeczywiście można powiedzieć, że zabawy w pierwszym momencie nie wszyscy zrozumieli, mimo że ta pierwsza inscenizacja Swinarskiego tutaj w Teatrze Współczesnym w Warszawie, we wspaniałej obsadzie Michnikowski, Czechowicz, Surowa, ja też miałem szczęście to widzieć. Po prostu no, nie można było kupić biletów, wszyscy na to chodzili, to po prostu była eksplozja, to było fantastyczne przedstawienie, ale ta interpretacja była mimo wszystko, teraz widzę po latach, no, dosyć powierzchowna, znaczy, że to było no, nabijanie się z tego parobka. A tego parobka rozumiano po prostu tak, że to jest ten, jak u Szpotańskiego, szmaciak. To jest ten właśnie no, ten prymityw, który łączony był w ogóle z sytuacją państwa socjalistycznego i tak dalej. No, że to była taka kpina z tych nizin, które zostały... Przemocy chamstwa. Które awansowano, tak? No ale to absolutnie nie jest o tym sztuka, no to tak to jest tylko po prostu, no taki satyryczny obrazek byłby. I istotą zabawy Mrożka jest to, że jest jakaś świetlica, gdzie są jakieś akcesoria zabawy. Ta zabawa to jest idea pewna, że zabawa to jest rodzaj... Homo ludens. No że, tak, ale że to jest... Bo to nie jest tylko zabawa w sensie dosłownym. To jest, że nasza cywilizacja to jest rodzaj zabawy, tak? To znaczy, że urządziliśmy sobie jakiś świat, no człowiek urządził jakiś świat, są jakieś różne dziedziny i w tych różnych dziedzinach mamy święto, mamy pracę, ale to właśnie nas tworzy. No. Ale żeby coś takiego stworzyć, to trzeba umieć to stworzyć. No, to nie przychodzi się tak, że ubieramy się nagle w garnitury i już jesteśmy członkami biesiady. To trzeba stworzyć. I
genialność tej sztuki polega na tym, że ta nowa klasa, ci oszukani, prawda, w pewnym sensie, tak? Proletariat, chłopstwo, niziny, obiecano im, no dobra, teraz skończył się wyzysk, teraz wy rządzicie, wy jesteście obywatelami świata. I oni przychodzą, no ta świetlica jest pusta, tak? Po wojnie, no rozumiemy, co to jest. Że zostały akcesoria, zostały rekwizyty, zostało wnętrze. No i teraz ci, którzy chcą się bawić w tym wyższym sensie, muszą zabawę stworzyć. Oni tego nie rozumieją. I w związku z czym jedyna rzecz, do której oni wreszcie dochodzą, to jest, że trzeba któregoś zabić, bo wtedy będzie stypa, a stypa będzie świętem. I to jest rewelacyjna metafora na cały system totalitarny, na komunizm. No, znaczy, że będzie raj na ziemi. Tego raju nie ma, bo nie ma jak tego swojego. I wreszcie no, to się kończy zbrodnią. Tak? No tu w ostatniej chwili to zostaje urwane. No, nie dochodzi do tej zbrodni. Ale tam też jest fenomenalnie pokazane, no, że jak jest, że tak powiem, ten najsłabszy parobek, którego grał Michnikowski rewelacyjnie, no, doznaje depresji, no bo że nie ma zabawy, że on się w związku z czym powiesi, tak? On przecież, bo on nie chce żyć w świecie, gdzie nie ma tych rzeczy. I wtedy ci inni, silniejsi od niego, oni to podchwytują, że to jest fantastyczny pomysł, no, żeby on się... Kiedy on zmienia zdanie, że on się nie chce powiesić, no to oni już prowadzą do tego. No to jest rewelacyjna metafora, bo właśnie to jest taka metafora, która nie jest alegorią. Że to właśnie nie jest tak, że to, a to, tamto, tylko że to jest organiczny świat, który coś znaczy, to jest znak. Cała ta sztuka to jest znak. No i jeszcze bardziej to silniej, to już, bo to jest jedna z najwybitniejszych sztuk Mrożka, no to jest w tangu. Mrożek nie czuł się na siłach, by pisać całe dramaty. Popełniał przede wszystkim jednoaktówki, które były łączone, wystawiane w ramach jednych wieczorów i właściwie dopiero tango uczyniło z niego prawdziwego dramatopisarza, bo udowodnił, że jest w stanie napisać wieloaktowy dramat i to taki, który ma pomimo groteskowej stylistyki wręcz cechy tragedii. Tango to jest również utwór, który utorował drogę Mrożkowi na świecie. Prapremiera tego utworu, o czym się czasami zapomina, odbyła się w Belgradzie, czyli w niegdysiejszej Jugosławii. I bardzo szybko po realizacjach w Polsce, utwór też ten zaistniał w Europie i na świecie. I kariera właściwie w teatrze zachodnioeuropejskim zaczęła się od przedstawienia przygotowanego w Düsseldorfie. Tango już pisał właśnie na emigracji. Jak do tego doszło? Jak wyglądały okoliczności wyjazdu Mrożka z Polski, gdzie, jak już powiedzieliśmy, był gwiazdą, był człowiekiem niezmiernie popularnym? No, bardzo rzadkie, można powiedzieć, okoliczności. To był rok 63 i Mrożek był jednym z nielicznych pisarzy, których już tłumaczono i wystawiano za granicą. I to do tego stopnia, a wtedy pamiętajmy, no, że ta żelazna kurtyna to było coś, czego ludzie teraz zupełnie nie rozumieją. Znaczy, jeżeli pisarz z Polski w ciągu tak krótkiego czasu, jak powiedzmy 5 lat, wybija się, że jego sztuki zaczynają być grane, nie tylko tłumaczone, ale grane w teatrach. Mało tego, że Martin Eslin, jeden z najwybitniejszych krytyków brytyjskich, właśnie autor tej książki Teatr Absurdu, gdzie czołową postacią jest Beckett, tak? Ionesco, Artaud, inni, że on do drugiego wydania już wprowadza jakby następców. To nie znaczy, że naśladowców, następców. I tam właśnie Mrożek i Różewicz, mimo że między nimi jest też 10 lat różnicy, oni wchodzą do tego kolejnego wydania. Inaczej mówiąc, że Mrożek rozumiał, że może sobie pozwolić na tego rodzaju wyjazd. Bo mało kto mógł sobie na coś takiego pozwolić. Można było wyemigrować. Powiedzmy, no, Tyrmand,
Oczywiście był o wiele bardziej prześladowany w Polsce, znaczy miał zakaz druku, miał ciągle kłopoty i w 65 czy 66 roku wyemigrował po prostu z Polski. Ale to była emigracja, on zrywał, prawda, mosty, palił mosty. Mrożek nie, Mrożek wziął normalny paszport, taki, nie, ja już nie pamiętam, czy wtedy jeszcze się to tak nazywało, czy już się wtedy to tak nazywało, że to jest tak zwany paszport popierany. To znaczy, że to jest paszport prywatny, ale z jakąś taką podkładką, że to jest dla pracy artystycznej i tak dalej, że można go przedłużać, a nie, że to jest wyjazd turystyczny na miesiąc czy dwa. No i on wtedy wyjechał do Włoch, do Chiavari i właśnie tą metodą bardzo uciążliwą, on się na to skarży i w tych dziennikach i w listach, że co pół roku on musi przedłużać i za każdym razem jak idzie do konsulatu, to jest się tłumaczyć. Potworny stres, czy oni mu przedłużą, czy nie, co wtedy robić, czy jednak zastosować się, czy nie zastosować się i tak dalej. No i ten pierwszy okres to jest właśnie w Chiavari, co zresztą warto tutaj publiczności przypomnieć, że też sztuki Wojtyszki, Macieja Wojtyszki, Dowód na istnienie i Deprawator są w jakiejś mierze zbudowane na faktach związanych z tym okresem, że odwiedziny fikcyjne naturalnie, odwiedziny Gombrowicza w Chiavari, to wymyślone przez Wojtyszkę, u Mrożka, no to się dzieje właśnie wtedy, jak tylko Gombrowicz wrócił do Europy tam w 64 roku, no to świetnie Wojtyszko to wykorzystał, że można sobie to wyobrazić, tak jak w rozmowach zmarłych, no, że on go odwiedził, jakie by tam były rozmowy. Ale już za granicą pojawia się tango, sztuka od razu uznana za klasyczną, niczym Wenus narodzona w stanie doskonałości z piany morskiej. Jak pierwsze inscenizacje tanga zostały przyjęte przez krytykę polską i zagraniczną? No, ja pamiętam to przedstawienie tutaj w Teatrze Współczesnym w reżyserii Axera. No, rewelacyjne przedstawienie. Myślę, że ten adres jest też ważny, Teatr Inteligencji, taka ikona Teatru Inteligenckiego w Polsce. I teraz, co ja mogę powiedzieć? No, ja byłem jeszcze, byłem strasznie młody, ja byłem jeszcze w szkole średniej, ja nie rozumiałem wszystkiego. No, owszem, w domu się o tym dużo mówiło, więc ja tego słuchałem, można powiedzieć, że powtarzałem, co mówią dorośli, ale ja to dobrze pamiętam, że moim zdaniem nie interpretowano tanga tak, jakby, nie wiem, Mrożek chciał, czy tak, jak należy to interpretować. To interpretowano niezwykle doraźnie i politycznie. Mianowicie, że trzeba przypomnieć, jaki to był czas, że począwszy mniej więcej od 1963-1964 roku, czyli tak zwanego listu 34, ta administracja Gomułki przykręcała śrubę coraz bardziej i ograniczała te wolności, a jednocześnie wzrastał bardzo szybko ruch moczarowski. Mniej więcej też od tego czasu, że zamknięto nową kulturę i przegląd kulturalny, scalono to w kulturę objął Wilhelmi, to było właśnie takie moczarowskie pismo kulturalne. No i rzeczywiście, warto też przypomnieć, bo dla nas to są rzeczy oczywiste, ale ludzie tego nie pamiętają, że Moczar był bardzo niebezpiecznym funkcjonariuszem tej partii i trzymał całą bezpiekę. On był szefem MSW i to było jakby takie państwo w państwie. Ono zaczął zagrażać Gomułce, zresztą w końcu w 60. Edek był Moczarem, jednym słowem. No, dokładnie. Że tu było rozumiane to tak, że dyskusja Artura ze Stomilem, czyli ze swoim ojcem, to jest dyskusja starych inteligentów o kształt nowoczesności, tak? Stomil to zaczął w latach 30., niby tamto pokolenie już tam lewicowało, już czegoś chciało, potem wojna to przerwała, potem to wszystko poszło w jakimś takim niewłaściwym kierunku, nareszcie jest ten Artur, który niewątpliwie jest jakimś tam alter ego samego Mrożka, który chce zaprowadzić porządek, że niedokończone zostały pewne reformy, potem zostały wypaczone i oni się konfliktują, w sensie ideowym, że on zaprowadzi porządek.
porządek. No oczywiście, gdy oni się pokłócili, to przychodzi trzecia siła, w postaci Edka, bierze wszystkich za mordę, ginie. I to było interpretowane, że ginie socjalista rewizjonista, czy wręcz komunista rewizjonista. To było odnoszone, ci ludzie odnosili, to ta właśnie inteligencja, która chodziła na to po parę razy, to odnosiła do siebie. My giniemy, w osobie Artura my giniemy, a Moczar daje nam właśnie cios. W jakimś sensie wykrakali rok 68, który był kontekstem dla decyzji Mrożka o pozostaniu za granicą. Może powiedzmy właśnie o tym. Tak, przy czym no, ściślej rzecz biorąc, Mrożek oczywiście bardzo przeżył marzec i to, co się stało w samym 68 roku, ale generalny gest Mrożka sprzeciwu, który no, poniekąd zrywał już więzy z krajem, to było wkroczenie do Czechosłowacji. On wtedy napisał ten list do... Tak jest. To napisał list protestacyjny. Do Le Monde. Tak. Jest rok 1935. Kariera Mrożka się rozwija wspaniale wtedy. No ale przychodzi rok 1938. Mrożek podpisuje taki protest indywidualny przeciwko interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Znika zupełnie z polskich scen, zostaje zakazany na ponad 4 lata. W drugim czy trzecim roku pisze swoją, być może jedną z najlepszych swoich sztuk, to znaczy Emigrantów. Emigranci zapowiadają, są nowym otwarciem, nowym debiutem Sławomira Mrożka właściwie. Przedstawiają go jako człowieka, jako autora, który nie tracąc swoich walorów precyzyjnej, ostrej jak brzytwa ironii, jednocześnie pisze sztukę par excellence realistyczną. I to jest mistrzostwo świata. Emigranci to jest mistrzostwo świata, to jest sztuka, która była i jest grana na całym świecie. Zacznijmy więc od samego początku. Owszem, byłeś na dworcu, ale nie od razu tam poszedłeś. Kiedy dziś rano stałeś tu przed lustrem i goliłeś się, jak co tydzień, wcale nie miałeś zamiaru tam pójść. Kiedyś wbijał na siebie to ubranie i te szpiczaste buty. Cały czas się zastanawiam, dlaczego je nosisz, chociaż robią z ciebie kalekę. Naprawdę uważasz, że w tych szpicach twoje kopyta są mniej bydlęce? To są bardzo drogie buty. Niech będzie. Ale o wszystkich najważniejszych faktach życiorysu Mrożka mówi jego autobiografia Baltazar z 2006 roku. Dziełko, które wiemy, że jego geneza jest właściwie no, taka pretekstowa, błaha, bo powstało po no, to, żeby, błaha to nie powiedziałbym. Żeby Mrożek mógł wrócić no, to do nie... sprawności intelektualnej, czyli ważna egzystencjalnie, ale jakiś cień podejrzenia padł zdaniem niektórych komentatorów na wagę tego dziełka. Tymczasem pan mówi, że to jest autobiografia filozoficzna. No tak, ja napisałem do tego wstęp, na prośbę zresztą Mrożka. I zresztą byłem no niejako świadkiem tego, jak to powstawało. No on rzeczywiście doznał bardzo... To trudno sobie nawet wyobrazić, no jak się znało człowieka, co to jest afazja. No, znaczy, on miał udar, który no, sparaliżował mu takie obszary tam w głowie, które on na przykład doskonale znał 3 języki. Ja słyszałem, jak on mówi po angielsku, po francusku i po włosku. No, naprawdę, no, mówił niezwykle biegle. On to stracił w jednej chwili. Nie mówiąc o tym, że w ogóle przez rok nie mówił i było zagrożenie, czy w ogóle wróci ta mowa. I tutaj można powiedzieć, że Mrożek wygrał sam z sobą dzięki swojej, co tu dużo mówić, pracowitości, takiej autodyscyplinie, którą miał zawsze, której też ludzie w nim nie podejrzewali, bo myśleli, że to taki lekkoduch jest. No. A on był człowiekiem niezwykle pracowitym. Warto na przykład, ja oglądałem taką wystawę tam w Szwajcarii, gdzie Vera Michalska, czyli późniejsza jego wydawczyni z Noir Sur Blanc, no, zorganizowała taką wystawę jego rysunków i różnych eksponatów. I na przykład tam jest cały, był taki dział, jak on się uczył francuskiego. To on naukę francuskiego
bardzo dużo, ponieważ on miał wyobraźnię trochę też obrazkową, jako plastyk, tak, że on wszystko sobie rysował. Znaczy te nowe słowa, które miał, jak się uczył słów po prostu, to on sobie to rysował. I że on w ten sposób szybciej zapamiętywał. No, ale to też niby taka zabawa, prawda? Ale ta zabawa poważna, no, znaczy, żeby się nauczyć języka. I teraz, jeżeli wracamy do tego, znaczy on... Geografia filozoficzna, co to znaczy? Już tłumaczę, więc mnie chodzi o to, że może tylko zacznę od tego, że on wykonał ten pierwszy wysiłek, zresztą namówiony przez tą terapeutkę, żeby przywrócić szybciej akt mówienia i pisania, no, że trzeba pisać. I tu, że on nie bawi się po prostu w to jak dziecko, w sensie, że pisze byle co, ale że od samego początku trzeba zmusić tę pamięć, cały umysł do kolosalnego wysiłku, żeby to przywrócić. On wtedy podjął taką decyzję, że on będzie stosował tę terapię przez pisanie, ale że będzie tak trochę jak na wzór Nabokowa, który napisał tę książkę Pamięci przemów, że jeżeli się zagłębiamy we własną przeszłość, zaczynamy drążyć tę pamięć, to ta pamięć coraz to nam więcej rzeczy ujawnia, prawda? Czego się dowiadujemy? I teraz, znaczy, z jednej strony to jest poznawczo bardzo ciekawe, kiedy on opisuje rozkłady mieszkań, w których on mieszkał, no właśnie te, specjalnie tak szczegółowo, jak on się jeździł między Bożencinem, Krakowem, tam innymi miejscowościami, opisy tych różnych ludzi, których on spotykał i z rodziny, i nie tylko z rodziny, no to jest powiedzmy poznawczo interesujące. Kluczowa sprawa to jest, że to on doprowadza do tego momentu tej afazji, tego udaru i że on wtedy stwierdza, że on jest innym człowiekiem. Dlatego on mówi od dzisiaj, no zupełnie tak jak w Dziadach Mickiewicza, umiera Gustaw, rodzi się Konrad. No, no rozumiemy, to jest figura jakaś metaforyczna, no, że będę teraz co innego robił, w związku z czym inaczej się nazywam, ale u Mrożka to nie ma tego charakteru. On zrozumiał, że jest innym człowiekiem i postanowił to jeszcze uogólnić. Dobrze, mnie się coś takiego przytrafiło, że ja no, zostałem przynajmniej na jakiś czas zredukowany. I to mi uświadamia, że całe nasze życie to są takie po kolei śmierci, tak, że my umieramy wielokrotnie, tylko że nie w jednej chwili, tylko są całe okresy, kiedy się zmieniamy. No, że ja jako dziecko, ja jako młodzieniec, ja jako człowiek dojrzały i wreszcie ja jako człowiek stary są kompletnie inne istoty. Zajął stanowisko w ważnym dzisiaj sporze w filozofii dotyczącym ludzkiej tożsamości, tak, ciągłości no, i natury. No tak. I ja się z nim zgadałem. Być może dlatego on mi to zaproponował, żebym ja to pisał, ponieważ kiedyś odbyłem z nim rozmowę na temat ostatniej taśmy Becketa, tej jednoaktówki, która jest dokładnie na ten temat. Że przecież ten krab, który przesłuchuje własny głos sprzed 30 lat, nie identyfikuje się z sobą sprzed 30 lat. To jest na ten temat sztuka, że nie jesteśmy bytami ciągłymi, że tego nie można tego uchwycić in flagranti, że tak powiem, ale że tak jest, no, że my ewoluujemy i co pewien czas budzimy się, że tak powiem, w innej skórze, a jednocześnie jest poczucie ciągłości. I że to, co daje nam poczucie ciągłości, że przez całe życie identyfikujemy się, że to my, no to jest właśnie pamięć. Pamięć nas scala, ale scala różnych ludzi, prawda? To jest bardzo, bardzo, no, to, powiedziałbym, dramatyczne i ciekawe stanowisko i myśl, taka uzmysłowa. I on postanowił ten swój indywidualny przypadek, dramatyczny przypadek, no, uogólnić i coś z tego zrobić. Co z nim zrobimy? To biedny człowiek, daj mu parę groszy. Co, parę groszy królewiczowi? To jakiś wariat. Albo pijany, podobno cudzoziemcy, zawsze są pijani. Dam mu cygaro. A co z tymi groszami? Niech sobie popali. Ja nie chcę nic za darmo. Może pan kupi. Był jeszcze jeden reżyser, który interesował się twórczością Mrożka od samego początku. Właściwie był jego rówieśnikiem. Wspólnie dorastali w Krakowie powojennym. To był Jerzy Jarocki. I Jarocki wystawił już policję zaraz po jej napisaniu.
a później także tango w Starym Teatrze w Krakowie i starał się wystawiać poszczególne dramaty Mrożka. Tutaj tak przygotował taki jego powrót w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, to była Rzeźnia z Gustawem Holoubkiem. W 1981 Jarocki w Teatrze Dramatycznym przygotował inscenizację Pieszo. To jest dramat opowiadający o wędrówce młodego Sławomira Mrożka z ojcem i osadzony w realiach wojennej Polski. Zaczyna się w roku 1939, a kończy w roku 1946 sfałszowanym referendum, sfałszowanym przez komunistów. W każdym razie jest to utwór o dorastaniu, dojrzewaniu i utwór o wyborach politycznych, których trzeba dokonywać w nowej sytuacji. Jarocki z tego uczynił wspaniałą parabolę historii Polski, ale w 1981 roku jeszcze w Warszawie powstało drugie ważne przedstawienie oparte na dramacie Mrożka. To był Ambasador, wystawiony przez Deńka w Teatrze Polskim. Sztuka, która się rozgrywała w ambasadzie państwa zachodniego, na amerykańskiej, można się domyśleć, w Moskwie, gdzie schronił się taki uciekinier, obywatel sowiecki, który odmawiał życia dalej w komunizmie, i zachodni dyplomata dojrzewał do roli obrońcy właśnie tego wyzutego ze wszystkich praw człowieka. I było to przedstawienie grane tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego, natychmiast zdjęte przez komunistów i można go było wznowić dopiero tuż przed upadkiem komunizmu, tuż przed okrągłym stołem. Takim trzecim utworem Mrożka, który odegrał bardzo ważną rolę w historii politycznej Polski, był Portret. Historia uwiedzenia przez komunizm, właściwie przez Stalina, młodego człowieka, który jednocześnie zostaje konfidentem i później próbuje odpokutować swoje winy. Utwór, który się wpisał w te polskie dyskusje, rozrachunki takie dotyczące właśnie kolaboracji z komunistami, udziału inteligencji w umacnianiu komunizmu w Polsce. Wspaniałą inscenizację przygotował tego dramatu Jarocki w Starym Teatrze z Jerzym Trelą i z Jerzym Radziwiłowiczem, a z kolei w Warszawie, w Teatrze Polskim, Dejmek przygotował inscenizację z Janem Englertem i z Piotrem Frączewskim. Jest coś takiego. On... Kto? Gdzie? Tam. Nic nie widzę. Popatrzysz za nisko. Ale spójrz wyżej! Wyżej spójrz! Ale co? Portret! Nie widzę żadnego portretu! Jest! Jest! Nie widzę, że nikogo nie widać! Pan kilkakrotnie podkreślał w swoich wypowiedziach, że Mrożek z pańskiej perspektywy jawi się jako autor właśnie źle zinterpretowany. Wzywa pan do takiego podjęcia nowego wysiłku interpretacyjnego i postawienia takich podstawowych, rudymentarnych pytań na nowo tej twórczości. No, ja bym, znaczy może po kolei. Mrożek przez, no powiedzmy, do mniej więcej 60 roku życia, do czasu jak przyjechał tu do Polski z Meksyku, był przede wszystkim postrzegany jako klasyczny, światowy modernista. Czyli autor, który nie pisze realistycznie, tylko który deformuje rzeczywistość, i kiedy, jeśli cokolwiek ma opisać, to musi zacząć od jakiegoś znaku zdeformowanego. To jest jego idiom. I rzeczywiście, no, jeżeli spojrzymy na wszystkie jego sztuki, to są wszystko groteski, mini parabole i tak dalej. Nagle po powrocie do kraju zaczynają się sukcesywnie ukazywać to w takiej kolejności. Najpierw takie waria, które wyszły w Noir sur Blanc, gdzie okazało się, że Mrożek jest autorem wielu esejów, własnej biografii, artykułów o innych pisarzach. No ale w ślad za tymi wariami zaczęły się ukazywać te ogromne tomy korespondencji.
Czyli przypomnijmy, bo to jest chyba, jeżeli dobrze, 7 tomów, bo to jest Lem, to jest Tyrmand, to jest Herling Grudziński, to są powiedzmy z pisarzami. Następnie z Akserem, z Tarnem, z Błońskim, to jest jakby z krytykami, z ludźmi teatru. I ludźmi teatru. I jeszcze po środku jest no, zdumiewający zupełnie ten tom z tym Szwedem, z Brandelem, tak on się nazywa, Szwedem, z którym on się zaprzyjaźnił i z którym korespondował w ogóle w obcym języku, przecież to jest tłumaczone na polski. Więc to pokazuje właśnie, jak on władał tym językiem, że mógł prowadzić korespondencję wcale nie taką towarzyską, bo to jest znowu korespondencja ideowa. No i wreszcie mamy być może najwybitniejszy tom, przynajmniej moim zdaniem, ze Skalmowskim, z którym on się zaprzyjaźnił i który no, też wybitny bardzo umysł Skalmowski. Wspomnijmy, że chodzi o iranistę pracującego na Uniwersytecie Katolickim w Lowanium, ale też krytyka. To był człowiek niezwykle wykształcony i piekielnie inteligentny. Stałym motywem tej korespondencji, właściwie z każdym z tych wymienionych przez pana autorów i znakomitości, jest powracanie do własnych utworów, interpretowanie samego siebie, tłumaczenie swoich intencji twórczych w kontekście do innych autorów i do całej panoramy. Więc jaki obraz się wyłania z tego autokomentarza? Mrożek w odróżnieniu, no ja wiem, od takiego Pintera, z którym Pinter był równolatkiem. I no też trudno pojąć, że tak wybitny, bo to jest naprawdę bardzo wybitny dramaturg, Pinter, no, wspaniałe te dramaty, no, przez całą drugą połowę swojego życia, zwłaszcza końcówkę, no, stał się jakimś skrajnym, nieprzytomnym lewakiem. No, tego, to trudno było tego słuchać. Niemniej jest oczywiste, że za to właśnie dostał Nagrodę Nobla, a nie za te swoje dramaty. Niby dostał za dramaty, ale właściwie dostał za postawę tą skrajnie lewicową tam na Zachodzie. Mrożek go zresztą poznał. I pamiętam, że on go cenił jako dramatopisarza. Wcale nie był, że tak powiem, zazdrosny, czy że to jakiś rywal. No natomiast nie znosił go jako człowieka. To bardzo żywiołowo, jak na niego reagował. Mrożek bronił się przed nadawaniem mu jakiegoś takiego wizerunku, no, czy politycznego, prawda, czy nawet już tego literackiego, ale że to jest taki specjalista od groteski, czy właśnie robienia takich wzorów ideowych. No on się przed tym, powiedzmy, bronił. Ale moim zdaniem takim kluczem do zrozumienia, jak on sam siebie postrzegał, to jest to znane jego zdanie, które on powtarzał, które jest i w dzienniku, i w wielu miejscach się pojawia, że za wielki na kraj, za mały na świat. Tak on siebie widział, znaczy, że on czuł, że tutaj to on się właśnie dusił, rozsadzał, że właściwie no, bez tak zwanej fałszywej krainy, no, czuł się jako jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, a z kolei, że na świecie to nie wyszło tak, jak mogłoby, bo ja pamiętam, że jak Pinter dostał Nagrodę Nobla, to ja napisałem taki artykuł, że właściwie oni dwaj powinni wtedy dostać. Chodzi o to, że tę wiedzę to ja trochę czerpię z rozmów z nim, bardziej niż z tego, co on sam napisał. Mianowicie, że to był pisarz zwątpienia, a momentami wręcz pisarz rozpaczy, Mrożek. To znaczy, to nie jest tak, że on widzi jakąś ciemną stronę rzeczywistości i ma pomysł, czy przynajmniej ma nadzieję, że można to przezwyciężyć, i iść jakąś lepszą stronę, że w ogóle jest jakaś lepsza strona. On uważał, no, że tego nie wiem, bo to już bardzo głębinowe rzeczy, czy że w ogóle ludzkość to jest jakaś, nie wiem, hybryda bytu, czy nieudany produkt, no, czy to jest tak, jak Schopenhauer chciał, powiedzmy, no, życie to sprawa chybiona. Czy to jest taka filozofia, czy też, że od pewnego momentu to się stało. To znaczy, że przez jakiś czas ten człowiek jakoś tam sobie radził, powiedzmy do renesansu, czy jeszcze później,
a teraz się zupełnie zagubił i właściwie nie wiadomo, jak mu pomóc, i że on jest w jakiejś pułapce, którą sam stworzył. No, na tak postawione pytanie ja nie umiem odpowiedzieć. Natomiast moim zdaniem stąd się bierze jak to po angielsku mówię, ambiguity, znaczy ambiwalencja. Ambiwalencja, niejasność jego przekazu, że to jest, że on pokazuje X. Znaczy on pokazuje, nie wiem. Znaczy, że jego credo, to nie jest credo, jeżeli mówię nie wiem, tak? Nie wiem jak jest, no nie wiem jak jest. Widzę, że jest źle, że i gdziekolwiek pójdę, to jest źle. I że być może nawet te elementarne kategorie, którymi się posługujemy, jak kategoria tożsamości, on ma taki gdzieś wywód, że być może zaimek ja to jest ułuda lingwistyczna. On mówi to. Znaczy nie ma ja, właściwie nie bardzo wiadomo, czy rzeczywistość jest, czy nie, no bo to jest nasze wyobrażenie. Gdzie jest źródło naszego poznania? Moim zdaniem to były problemy, które go głębinowo zajmowały. Można powiedzieć, że te komentarze do własnej twórczości, poglądy wyrażone w korespondencji, to są jakieś marginesy tak naprawdę twórczości Sławomira Mrożka, ale to byłoby zdaniem zupełnie chybionym, bo w końcu, kiedy spojrzymy na tę twórczość dramaturgiczną, to jest to teatr idei. Bardzo ciekawa ewolucja formy teatru idei od średniowiecznych moralitetów po dwudziestowieczny teatr absurdu, rozmaite ewolucje teatru poetyckiego do Mrożka właśnie. No ale wypada też zapytać oprócz formy właściwie, jakie są te poglądy, jakie są te idee, które Mrożek nosił w głowie. Na przykład, jaki jest jego stosunek do środowiska literackiego w PRL-u? A nie, no to był bardzo kpiarski. On nie traktował poważnie tego środowiska. Natomiast jeżeli pan pyta o ideę w samej twórczości, to jedną z naczelnych idei, którą on na różne sposoby rozważał, to jest sprzeczność między wyższością a niższością. Znaczy problem nierówności między ludźmi. To jest jeden z tematów, który go frapował, na który nie miał rozwiązania. To słynne zdanie z Emigrantów. Oczywiście emigranci są sztuką, która odnosi się w dużej mierze do polskiej rzeczywistości, ale tam pada to zdanie, które wypowiada ten AA, czyli ten inteligent do tego prymitywa, do tego XX. Dopóki ty będziesz wołem, ja będę świnią. To jest, no i to jest pokazanie takiej sprzeczności, która jest jakby nie do rozwiązania. No i teraz, jeżeli miałbym pokazywać jakieś antecedencje, to jest jeden z takich tematów przewodnich w ogóle kultury europejskiej, a może i nawet to jest wieczny temat, że ludzie są nierówni. I że my możemy zadekretować jakąś równość startu, czy w każdym razie niedyskryminowanie innych, potępić niewolnictwo, potępić feudalizm, potępić pańszczyznę i tak dalej. Ale my nie przezwyciężymy tego, że jeden człowiek rodzi się zdolny, a drugi się rodzi niezdolny, jeden silny, a drugi słaby i tak dalej. To jest rodzaj takiej sprzeczności, którą Mrożek dostrzega, która uważa, że to jest jeden z motorów w ogóle dziejów, że to nakręca, no ale że to jest nie do rozwiązania. No i to mamy i w tangu, i mamy właśnie w zabawie, i mamy w emigrantach, a później w tych sztukach, no, takich jak na przykład Kontrakt, który dotyczy już sytuacji na Zachodzie. Mianowicie, że ten superior, prawda, zamawia samobójstwo u takiego noworysza, u takiego arywisty, prawda? No, że przychodzi już czas, że to jest obraz dekadencji. To znaczy, że właśnie ta kultura wyższa, czy ten człowiek bardziej uzdolniony, który doszedł do jakichś wyżyn, ma już właściwie dosyć i chce zejść z tego świata pod naporem tego, że pojawia się, prawda, ta demokratyzacja społeczeństwa, no, ten,
człowiek znikąd czy z jakiejś prowincji i on u niego zamawia, żeby on go zabił po prostu. No i to jest to, zarazem, jeżeli mówimy o ideach, no, to jest w ideowy sposób wyrażona dekadencja naszej kultury zachodniej. A czy fascynacja komunizmem przez fascynacja elit europejskich właśnie jest też objawem takiej dekadencji i co na ten temat miał do powiedzenia Mrożek? No, Mrożek miał to, powiedział, jak mówiliśmy już o tym, przeżyte od środka, to znaczy on powiedział, że to prowadzi donikąd, no znaczy, że w każdym razie rewolucja nie doprowadza do poprawy żadnej i mimo, że rewolucja francuska już to najbardziej wyraziście pokazała, no to okazało się, że ludzkość jest nieuleczalna, że mogą być różne doświadczenia fatalne, które niczego nie uczą i powtórzyło się to parokrotnie później, doprowadzając do jeszcze większych zbrodni. Ale rewolucję roku 68 na zachodzie Europy witano jako kolejną falę odnowienia kultury europejskiej. A co Mrożek? Mrożek się od razu na tym poznał i napisał to szczęśliwe wydarzenie, no, które było satyrą na to, a te dalsze sztuki, zwłaszcza rzeźnia, która jest absolutnie wybitną sztuką, no, która powiedziała, że to jest początek końca cywilizacji europejskiej. No, że ta tytułowa, że to się wszystko, to wyzwolenie, ta emancypacja, to odrzucenie różnych tabu, to odrzucenie jakiejś hierarchii wartości, które nastąpiło w 68 roku. To słynne zdanie, zakazuje się zakazywać, prawda? Czyli no co, odrzucamy prawo, odrzucamy jakiekolwiek reguły. Ma być totalna wolność. No, że z totalnej wolności może zrodzić się tylko jakaś totalna zbrodnia. I, no i ja bym powiedział, że to trwa do dzisiejszego dnia, dlatego że pisarzem francuskim, no, znacznie młodszym od Mrożka, ale który podjął tę problematykę w zupełnie innej formie niż Mrożek, czyli Michel Houellebecq, no to on pokazuje, że on jakby, jego tematem są skutki maja 68 roku. W jakimś sensie przewidział to Mrożek w Krawcu, prawda, gdzie pokazuje barbarzyńców zalewających królestwo i pojawia się krawiec, który wymyśla nową sztukę, ludokrajanie. No, od ludokrajania do ludobójstwa jest bardzo daleko. Tak, świetnie, że pan przypomniał, bo to jest prorocza sztuka napisana. To jest bardzo ciekawa historia, dlatego że Mrożek napisał to właściwie przed operetką, ale operetka się wcześniej ukazała i Mrożek schował to do szuflady, żeby go nie podejrzewano, że on naśladuje Gombrowicza. No, podczas gdy myśl Mrożka w Krawcu idzie daleko dalej niż Gombrowicz w operetce, więc kluczową sprawą, którą trzeba powiedzieć na temat Krawca, to są dwie rzeczy. Że krawiec w ogóle jest abstrakcyjną postacią, to jest jakby duch dziejów. Że, znaczy to jest jakaś właściwość ludzkości, która sprawia, że człowiek ciągle siebie przekształca. Znaczy, że w podstawowym, nazwijmy to ontologicznym sensie, człowiek został stworzony przez naturę, przez Boga, no jako trzcina myśląca. Ale od pewnego momentu człowiek ewoluuje już sam, to znaczy sam siebie przekształca, sam siebie, no to jest to autostwarzanie, samostwarzanie. U Gombrowicza często występuje to pojęcie. No i tytułowy krawiec to jest ten, który no, metaforycznie szyje te ciągle nowe kostiumy dla człowieka, no, czyli te nowe autointerpretacje człowieka. Tak? No i że już w pierwszej scenie Krawca jest taki żart, no, znakomicie przeprowadzony przez Mrożka, że jest jeszcze jakaś postać ekscelencji, czyli jakiegoś starego porządku. No on mu szyje wspaniały kostium i w pewnym momencie mówi, czy mógłbym również panu przyciąć przyrodzenie, no więc ten jest oburzony. Ale to już pokazuje, że wtedy, a to jeszcze jakby odnosi się do XVIII wieku, tak, że już ten krawiec zaczął myśleć właśnie o przerabianiu człowieka fizycznie, a nie tylko, że stworzymy inną koncepcję, tylko że fizycznie. I że tego się nie udaje za poprzedniego reżimu, za tych reżimów dawnych, ekscelencja, krótko mówiąc, nie dopuszcza. A Onucy dopuszcza do tego, żeby uciąć głowę Carlosowi, a Carlos jest z kolei personifikacją jednostki ludzkiej. I
ta dekapitacja, bo ta ostatnia scena Krawca to jest, że krawiec z nożycami ma uciąć głowę Carlosowi. To nie chodzi o to, że on ma go zabić, że on po prostu ma być cięcie jak na gilotynie. On ma go wymurzyć. To jest to, co już jest u Żariego w Królu Ubu, czyli ta maszyna do wysysania mózgów i tak dalej. Że za reżimu Onucego, czyli za reżimu takiego, ja wiem, jak w Korei Północnej, możliwe już są takie rzeczy. Możliwe są potajemne klonowania, możliwe są eksperymenty na ludziach po prostu i możliwe jest próba genetycznego przerobienia człowieka. To zresztą zostało też pokazane w znakomitym filmie Lot nad kukułczym gniazdem, gdzie po prostu no, pokazuje, jak się przerabia człowieka. Tak. I to już nie metodą tak zwanego prania mózgu, ale po prostu lobotomii, no, czy jakichś zmian fizycznych. Ale te zmiany są możliwe także w tak zwanym wolnym świecie, choćby w dziedzinie płci, co dzisiaj obserwujemy bardzo mocno. Ale chciałem wrócić do mrożka diagnozy na temat Polski po 89 roku i samej polskości. Jaki on miał stosunek do tej dynamicznej historii naszego kraju? No on miał, no co tu dużo mówić, on miał bardzo ambiwalentny stosunek, bo z jednej strony cały pobyt jego w kraju to już był mrożek, nazwijmy to konserwatywny. To już był mrożek, który przeszedł bardzo różne fazy, przejrzał, czym warte są te wszystkie nowinki i tak dalej. Był bardzo zgryźliwy wobec tego, wyśmiewał to i tak dalej. Jednocześnie no miał, jakby to powiedzieć, jakiś atawistyczny odruch rezerwy. On się, inaczej mówiąc, on się nie chciał z niczym identyfikować, więc owszem, w momencie, kiedy on był przeciw tym postmodernistycznym prądom, no, szydził z tego na całego, no to zaczął być postrzegany jako właśnie człowiek konserwatywny, no, człowiek dawnych miar. To on przed tym się też bronił. On nie chciał być zakwalifikowany jako taki stary dziad, za przeproszeniem, no, który broni tych dawnych, bo kiedyś to... Franciszka Józefa było najlepiej. On nie chciał. I kiedy ten spór się zaostrzył tutaj w kraju, a jeszcze on był już dosyć zmęczony, schorowany, nie był już tak płodny jak dawniej, no to wtedy on się zdecydował na ten ostatni wyjazd do Nicei. Właściwie, żeby nie tak jak wyjechał w 1963 roku, bo się bał, że będą go w coś wciągać, to teraz się jakby bał, że ludzie będą od niego oczekiwali opowiedzenia się po jakiejś stronie. On nie chciał tego. A czy on chciał pozostać do końca zupełnie niezależny, a ta niezależność wiąże się z tym, o czym mówiłem już wcześniej, że on nie był do niczego przekonany. To w tym sensie był tragiczny człowiek. No, jako... Można określić go jako kosmopolaka. Polak flirtujący z kosmopolityzmem. Nie, ja bym tak nie powiedział. To jest popularna perspektywa, z której się... Wiecie panowie, no, wszystko w jego biografii i jakby na to wskazuje, no bo pół życia czy więcej spędził na Zachodzie. Miał to parcie na Zachód. Później, że jednak niby przejrzał ten, wyjechał do Meksyku, to wszystko takie. Ale no moim zdaniem Mrożka bym porównywał do postaci z sztuki Moliera, no do mizantropa. No. No mizantrop nie chce być z nikim. No. Więc oczywiście jak on jest w Polsce, to on się tutaj dusi, to mu się tu różne rzeczy nie podobają, a te zwyczaje. Jak wyjeżdża z Polski, to za nią tęskni. Nie do końca, bo przez długi czas on nie tęsknił za Polską. On właściwie dopiero zatęsknił, jak się skończyły loty w Meksyku i wtedy przecież, no, jeżeli wierzyć w to, co on powiedział do żony, do Suzany, no, że trzeba się stąd zwijać, wybieraj Kraków czy Paryż. No, znaczy, że on wtedy jeszcze zachowywał ten wybór, czy wracamy do Europy Zachodniej, czy wracamy do Polski. Wtedy ten wybór padł na Polskę i jednak, co tu dużo mówić, no takie dobre 12-15 lat on jeszcze tutaj przeżył w Polsce, zanim wyjechał do Nicei. Pan wspominał o krytycznej ocenie Mrożka
tych wszystkich modnych prądów intelektualnych, postmodernistycznych, czy związanych właśnie z lewicą lat 70., 80., ale... ideologią emancypacyjną. No tak, no. Ale z drugiej strony przecież można czytać Mrożka z perspektywy postkolonialnej. Jest to dzisiaj powszechnie stosowany klucz interpretacyjny, ale jednak gdzieś tam pokazujący wagę tego rozpoznania mrożkowego, że polska kultura w zetknięciu z cywilizacją Zachodu właśnie cały czas ma jakiś problem niższości. Ten problem niższości jest z kolei przez Zachód eksploatowany. On sam był ofiarą tej nierówności, o której pan mówił. I że to jest autentyczna diagnoza sytuacji, w której się znajdujemy, prawda? Tak. No, podeprę się cytatem z takiej sztuki, też świetnej, pod tytułem Pieszo, która kończy się bardzo gorzkim taką kwestią tego ojca, który mówi: oni pociągiem czy ekspresem, my musimy pieszo. I oczywiście to zdanie jest dosyć takie gorzkie, tragiczne wręcz, że to wiecznie my musimy pieszo, podczas gdy... Kultura drugorzędna, prawda? Tak, ale jednocześnie w tym pieszo jest też jakiś ślad tego, co można znaleźć u Gombrowicza w tym eseju Im mądrzej, tym głupiej, w ostatnim tomie dziennika, gdzie Gombrowicz przez wiele lat, jak tylko wrócił do Europy, to wręcz związał się z lewicą niemiecką, francuską. Do Nagrody Nobla wytypowali go francuscy komuniści. Warto to przypomnieć. To przecież Rita o tym mówiła zupełnie otwarcie. Zresztą to jest wiadome, że oni go zgłosili. I on z nimi, mało powiedzieć, flirtował. To było jego środowisko. Aż, ale to dosłownie już pod koniec życia. On zmarł w 69, a on to napisał w 67 czy 8 roku. To im mądrzej, tym głupiej. Kiedy on zaczął widzieć to, co Mrożek już dużo wcześniej widział, że istnieje, że w tej kulturze modernistycznej francuskiej, która tylko za postępem węszy, za nowinkami. Śmiał się znów o Roman Francais. Tak, ale jemu tam chodzi o cały ten plankton pseudonaukowy, który oblekł akademię. To znaczy, że to... Strukturalizm, rodzący się poststrukturalizm. On wyśmiewał scjentyzm. I mówi, i zaczął grać rolę, on się sam tak nazywa, że ja wolę pozostać tym polskim chreczkosiejem, dokładnie, który chodzi po tych ogrodach wersalskich, tych zachodnich, jak wypieszczonych, i ty się tylko krzywi, a to mi się nie podoba, tego nie chcę, bo ja jestem za zdrowym rozsądkiem. Ale to w porównaniu z Mrożkiem to było w sumie delikatne, ale u Mrożka to jest bardzo, bardzo, bardzo silne. Znaczy, że w tym pieszo jest też, poza upokorzeniem, jest też wiara w jakąś mini wartość, że jeżeli pójdziesz pieszo, to lepiej poznasz drogę, a jak będziesz korzystał z mapy czy z GPS-u, to się nigdy niczego nie nauczysz. Po 1989 roku coraz większe poparcie zyskiwał pogląd, że Mrożek jest już pisarzem passé. To znaczy, nie ma nic do powiedzenia na temat tej rzeczywistości, która powstała po upadku komunizmu. Właściwie jako taki satyryk czasów PRL-u powinien się odejść do lamusa. Ale Jerzy Jarocki, który przypomniał tango w Teatrze Narodowym, dowiódł, że jest to nie co najmniej pochopny pogląd. Dlatego, że Jarockiemu udało się w tym przedstawieniu przygotowanym na małej scenie Teatru Narodowego ukazać tango jako tragedię, i to taką, w której
pokazana została porażka próby przywrócenia w świecie porządku takiej tradycyjnego. Jest to rzecz o fiasku, klęsce konserwatywnej kontrrewolucji. I nagle niesłychanie współcześnie zabrzmiał ten utwór. Przebacz. A to co znowu? Jakaś nowa sztuczka? Byłem szalony. Byłem szalony. A powrotu nie ma. Nie ma teraźniejszości. Nie ma przyszłości. W ogóle. W ogóle niczego nie ma. Nihilista? A ja? Miłość na Krymie, jedna z ostatnich sztuk Sławomira Mrożka. Sztuka, która cieszyła się w swoim czasie uznaniem, ale też jakby wydawało się trochę passé, bo mówiła o Rosji, o jej historii, ale o także jej nieustannych takich imperialnych zakusach, o niezmienności pewnego ducha rosyjskiego w latach poprzedzających rewolucję bolszewicką, prowadzących do bolszewizmu, a potem jakiejś takiej dziwnej formule żyjących współcześnie. Mrożek ostrzegał nas tą sztuką, myśmy wtedy tego może do końca nie wiedzieli. Dzisiaj widzimy, jak też Mrożek świetnie czytał Rosję, jak rozumiał Rosję i zostawił nam też takie przesłanie, właściwie dosyć rzadkie chyba dzisiaj i znowuż bardzo aktualne. To, że autor przeżywa wzloty i upadki także po swojej śmierci, jest dość oczywiste i tutaj nie ma żadnego przesądzenia. Mrożek moim zdaniem obroni się zawsze, ponieważ jego twórczość była, tak jak już mówiłem, z jednej strony niezwykle oryginalna i żywa, z drugiej dotykała emocji ponadczasowych i opisała to, czego byliśmy świadkami, czy Mrożek był świadkiem w XX wieku, a jeśli przestaniemy to sobie to przypominać, to nadejdzie ponownie i wtedy ręka noga mocno na ścianie. Jak to się dzieje, że mimo zmieniających się okoliczności dramaty Mrożka wciąż można czytać jako aktualne? Co przesądza o ich wyjątkowej wartości, która się aktualizuje w różnych okolicznościach? No, ja odpowiem bardzo prosto. Mrożka się w kółko czyta, no, przynajmniej ja ciągle do niego wracam i z największym podobaniem czytam. Przede wszystkim ze względu na język i inteligencję, no, na poetykę. No, po prostu to jest tak wspaniałym językiem napisane. No, mimo, że ten język jest właśnie bardzo ascetyczny, bardzo prosty. Jeżeli teraz patrzymy, czy też słyszymy takie opinie, że Mrożek jest wspaniałym kontynuatorem tam a Witkacego, a jeszcze wcześniej Wyspiańskiego, to jednak jest ta różnica, no, że no, Wyspiański no, działał w okresie młodopolski i ten język jest właśnie dosyć trudny dla nas do przyjęcia. Z kolei Witkacy, który no, był niezwykle utalentowany, no, to miał tę nadwyżkę, że on się bawił tym językiem. Tam jest pewien barok, który zresztą możemy też znaleźć w innej formie u Lema, bo przecież Lem też na to się nie zwraca uwagę, pastiszował te różne rzeczy. A Mrożek postawił na ascezę. To jest bardzo rzadkie w polskiej literaturze. No dobrze. Asceza języka i naprawdę ja uważam, że polszczyzny można się uczyć od Mrożka. No. To są kwestie formy języka. A co z tematami Mrożka, które dzisiaj są najważniejsze? No, moim zdaniem bardzo wiele tematów jest ważnych i to na co najmniej dwóch poziomach. Jeden poziom to jest powiedzmy no, cywilizacyjno-polityczny, to znaczy, że Mrożka można uznać za proroka tego, co się dzieje teraz na naszych oczach, czyli szaleństwa postmodernizmu. No, to jest począwszy od rzeźni, poprzez właśnie kontrakt, poprzez ambasadora, który jest tym ostatnim, który właśnie jeszcze wie co to jest godność, prawda, mimo że broni przegranej sprawy. Nawet Wielebni, w tych sztukach rozpoznajemy i diagnozujemy to, co się dzieje teraz. Ale jeszcze głębiej idąc, no, że te sztuki są ponadczasowe, no, przynajmniej właśnie niektóre z nich, które
o czym też już mówiłem, to znaczy, które pokazują fundamentalną sprzeczność cywilizacji samego człowieka jako istoty ludzkiej. Czyli tam, gdzie Mrożek zbliża się, chciałoby się powiedzieć, do Becketa, to znaczy, że jest taka bardzo gorzka, niepokojąca refleksja wynikające z pewnego zwątpienia, znaczy, że Mrożek nie był człowiekiem wiary. Być może był wychowany w duchu chrześcijańskim, ale bardzo szybko zwątpił, podobnie jak Joyce, podobnie jak właśnie Beckett, podobnie jak wielu innych bardzo wybitnych. Więc w momencie, kiedy rozpada się przestrzeń sakralna, jeżeli nie wierzymy w żadną siłę... Zostaje humanizm. No, zostaje humanizm i on nagle widzi potworną sprzeczność humanizmu. I to jest moim zdaniem istota twórczości, czyli to wielkie zwątpienie, które graniczy momentami z rozpaczą. Czyli dotknięcie zarówno kryzysu cywilizacyjnego, katastrofy cywilizacyjnej, jaka nadchodzi, jak i głębiej natury ludzkiej. Tak. I on to, moim zdaniem, on to wiąże. To znaczy, on mówi tak, jeżeli utraciliśmy busolę, jeżeli nie wiemy w ogóle, o co chodzi, czy musimy zacząć, to się skończy zbrodnią. To na pewno czymś okropnym. On odrzuca wtedy, bo to jest przemoc, to jest wszelki rodzaj totalitaryzmu. On to odrzuca, ale on nie ma remedium na to. On nie wie, on nie ma żadnego pozytywnego. To zresztą trochę wychodzi w korespondencji z Herlingiem Grudzińskim, bo na przykład bardzo ciekawą rzeczą byłoby dla literaturoznawcy, dla każdego z nas, zestawić Herlinga Grudzińskiego z Mrożkiem. No, Herling przeszedł piekło, tak? Ale wyszedł stamtąd paradoksalnie, wydawało się, zwycięski. To znaczy, że ostatnia scena Innego Świata, że on nie chce przebaczyć temu człowiekowi, który go o to prosi. Czy nawet mówi, że nie wyraża tego, że on go zrozumie. To znaczy, że jednak Herling jest bardzo pryncypialny, chociaż jest tak jakby, no też tam nie ma nigdzie deklaracji wiary, ale jest jakaś wiara w człowieka, no jest wiara w humanizm, że można się nie poddać nawet w najcięższych okolicznościach. Jest wyczucie tajemnicy. Tak. A Mrożek się, powiedzmy, zatrzymuje na poziomie ambasadora, no że ten ambasador gotów jest, mimo że wszystko mu się rozsypuje i ta żona i jego własne państwo i to, w co on wierzy, no rozpada się na naszych oczach podczas tej sztuki, no a mimo wszystko, że on siada i on będzie tego człowieka bronił, tak? No to klasyczna, przegrana sprawa, ale tam nie ma sankcji metafizycznej u Mrożka. To jest właśnie tutaj można by, ambasadora to bym zestawił z niektórymi konceptami Herberta. Znaczy, że bronić za wszelką cenę, znaczy to w myśl potęgi smaku. Nie wiem dlaczego, ale smak mi każe bronić. No. Profesor Maciej Urbanowski proponuje, żeby tomy korespondencji, o których sporo rozmawialiśmy dzisiaj, Mrożka, potraktować jako swoistą powieść epistolarną, która obejmuje drugą połowę XX wieku. Co pan sądzi o takim? No jak najbardziej zgadzam się, to jest bardzo dobry pomysł i nawet mi przychodzi tutaj takie skojarzenie, że są pisarze, którzy obok tej twórczości oryginalnej zostawiają olbrzymie dzieło epistolarne, które jest samodzielnym dziełem. Krasiński. I Rangą dorównuje. Tak, no i otóż to, że myśmy myśmy urwali w pewnym momencie tutaj tę rozmowę, że są właśnie dwa zasadnicze korpusy dzieła Mrożka. To ten, do którego jesteśmy w szerokiej skali przyzwyczajeni, czyli ta twórczość, poetyka deformacji, groteski, paraboli, czyli sztuki, opowiadania. I nagle pod koniec życia, w ostatniej fazie życia, począwszy od jego tam 60 roku, no, przy czym to nie były nowe rzeczy, tylko on ujawnił je, znaczy on je upublicznił. To znaczy te 8 tomów korespondencji, to jest kolosalny blok. No i później jeszcze te trzy, ogromne 3 tomy dzienników. To jest absolutnie równorzędny korpus twórczości, zupełnie inny i którego nie należy traktować wyłącznie jako autokomentarza do tamtych rzeczy. Tam są elementy autokomentarza, ale to nie jest główna rzecz. Tam się pojawia właśnie Mrożek jako klasyczny humanista, który w humanistyczny, taki normalny, tradycyjny, chciałoby się powiedzieć, sposób rozważa różne kwestie w formie korespondencji. Skoro pytamy o rangę, to chciałbym zapytać pana jeszcze o dwie rzeczy. Pierwsza to
pański prywatny kanon twórczości Sławomira Mrożka? Co jest najważniejsze, co uważa pan za najbardziej istotne w tej twórczości? Ale druga kwestia do pana, także jako obserwatora życia teatralnego. Dlaczego, skoro mówimy o tak wielkim mistrzu, tak mało dzisiaj Mrożka na polskich scenach? Zacznę od drugiego pytania. No to wie pan, no jest słynna, już nie będę powtarzał to nazwiska, ta wypowiedź pewnej reżyserki, która powiedziała, że nie wystawia Mrożka i w ogóle nie będzie wystawiać Mrożka, ponieważ Mrożek pisze skończonymi zdaniami. No to jest, to przeszło już do legendy. Ten paradoks, że Mrożek, który jest modernistą, który podważał różne idee, był krystalicznie logiczny i pisał formą, uprawiał formą. Natomiast uprawiał formę. Natomiast no, my żyjemy w czasach kompletnego chaosu i dekonstrukcji, no, że forma nie jest, przestała być wartością. Bełkot, bebech. Teatr postdramatyczny nie, więc, nie ale może... ja wierzę, no, jestem nawet głęboko przekonany, że to jest rodzaj choroby, która przejdzie i Mrożek absolutnie wróci. No. Tematy Mrożka to są tematy poniekąd szekspirowskie. No. Dzisiaj polski teatr w dużej mierze chce służyć sprawie niwelowania nierówności. No tak, ale to jest szaleństwo. Więc... To jest rewolucja myślowa. Więc Mrożek jest nie w smak pewnie też. No oczywiście, że nie jest w smak. Zarówno w sensie tego, co tam jest powiedziane, ale przede wszystkim jako pisarz, który kultywuje formę, jako który chce... Nie mówiąc o tym, że to każdy wyczuwa, że jest totalna degradacja, że tak powiem, pojęcia talentu. W tej chwili to też przyszło jako fetyszyzacja równości w sztuce. No, każdy z nas jest artystą, każdy może się wypowiedzieć i tak dalej. No to jest absolutnie zaprzeczenie. Demokratyzacja sztuki to jest absurd. No. Sztuka z natury rzeczy jest arystokratyczna. Albo masz talent, albo nie masz, albo umie. To w muzyce jedynie zostało, no, że jak ktoś umie grać, to gra, a jak nie gra, no to niestety. A w kompozycji już troszkę tego, bo można nabierać ludzi, że jakiś układ dźwięków to jest wielka rzecz. A w teatrze to w ogóle jest tak, więc... A prywatny kanon? To są to banalne, to ja nic nie powiem tutaj jakiegoś szczególnego. Ja na przykład bardzo cenię takie opowiadanie Ci, co mnie niosą, tajemnicze opowiadanie, albo Moje ukochane beznóżki. To są takie, to moim zdaniem to są jeszcze rzeczy niedointerpretowane, do których można wrócić. A jeśli chodzi o sztuki, no to właśnie ja mam taki gust tradycyjny. No, uważam, że tango to jest arcydzieło, Emigranci to jest arcydzieło, rzeźnia to jest arcydzieło. I lubię bardzo ze względu na po prostu brawurowy dialog, lubię Ambasadora i Kontrakt. No. Sami państwo słyszą te tytuły. Niech Antoni Ilbera będzie przewodnikiem po twórczości Sławomira Mrożka. Jak sądzę, ukazaliśmy też kilka aspektów tej twórczości, które wciąż czekają na odkrycie i dzieła wciąż jeszcze nie przeczytane. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy za tydzień. Dziękuję bardzo. Czytajmy Mrożka.